wpadnijcie na eneba.com. Właśnie trwa tam wyprzedaż, a w tym m.in. Crusader Kings 3 za naprawdę małą cenę, jak i wiele innych gier. Oczywiście z kodem Lukas 3% zniżki. Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas, jego dziwna Polska, która jest naprawdę dziwna, bo tutaj się dziwne rzeczy dzieją. Król Czesław z Polski, który w zasadzie za niedługo powinien przyjąć również Węgry i, jeżeli dobrze pamiętam, resztki Białej Rusi i Rusi, bo tak tutaj się u nas to plusuje. Ewentualnie za chwilę zaatakujemy Galicję w Wołynie, ale że dopiero przejęliśmy władzę, no to mamy problem jak zwykle z frakcjami. Boże! Jeżeli macie jakieś tipy do tego, jak tutaj sobie z tym radzić, chętnie posłucham, bo mnie krew trafia. Jednocześnie, jak zwykle, mam nadzieję, że nasz król Krzesław jest, patrzcie, mistrzem dyplomacji i w ogóle tutaj też ma całkiem niezłe umiejętności wojskowe. Mam nadzieję... Skąd ja mam, kurna, 14 tysięcy wojska? No okej! Nie kłócę się, przed chwilą miałem 6 tysięcy, nagle 14 tysięcy. Czemu ty masz niewłaściwą religię? Nie! Kiedy ty to zrobiłeś znowu? Ale na szczęście możemy zmienić wiarę bardzo niskim kosztem, więc zbijamy się znowu na katolicyzm. Nie wiem czemu, poprzednio to kosztowało 1000 punktów, teraz ledwo 250. I wyjebiście wszyscy tutaj... No, na Rusi to może być prawosławie, na Rusi może być prawosławie. A wiem czemu on zmienił, przecież on tutaj był mężem tej laski z Białej Rusi, czy skądś. Czy gdzieś. Boże, już mi się mylą te wszystkie familiady, jakie tutaj robię. Okej. Dyplomatycznych pójdziemy najpierw w kierunku tego, żeby Sherm Power było zwiększone 30%, a potem całą tutaj ścieżkę dyplomatyczną rozwiniemy, ewentualnie jeszcze może w międzyczasie Grumet to Rule weźmiemy, też rozwiniemy. W międzyczasie też zajmiemy się wreszcie stabilizacją tego regionu, bo nie ukrywam, że za dużo wojen to niezdrowo, więc musimy jak najszybciej to zacząć naprawiać. Rozwijamy development w Krakowie, bardzo powoli, tutaj mamy 28 poziom, bardzo malutko, a myślę, że potem pójdziemy gdzieś tutaj dalej. Te prowincje. Poznań jest też bardzo dobrą prowincją do rozwoju developmentu. 21 poziom, żeby tutaj się rozprzestrzenił wszędzie. A pamiętajcie, że im większy development, tym szybciej nasza polska kultura może tutaj się rozwijać. Mam już High Medieval. Zapomniałem o tym. Okej, myślę, że zaatakujmy Galicję w Wołynie. Tutaj... O, masakra. Nie zaatakujemy, bo mamy sojusz. Ja na to muszę im zerwać sojusz. Jak zerwać sojusz? O tym nie ukrywam, jest takie dość hugowe. O! Ktoś odziedziczył Węgry! Jak to się stało? Mam 27 tysięcy wojska. What the fuck? To co, Bizancjum? Lecimy na wojnę? Masz tylko 22 tysiące, a Imperium obok, zobaczcie, tylko 8 tysięcy wojska. Oh my god. No nie powiem, nie powiem. I zarabiam 46 golda, mimo tego, iż realnie... Boże, te Węgry są w cholerę bogate w takim razie. Ile ja tu zarabiam, mając aż tak tutaj w domenach nad limit? Myślę, że odbicie Księstwa Pomorza jest jak najbardziej nam na rękę. Lećmy zrobić to w tym celu. Boże, gdzie armię powołałem? Nieważne. Myślę, drogi przyjacielu, że w złym miejscu zdecydowałeś się na desant i plądrowanie moich prowincji. Jak widzicie, Pomorze padło bardzo szybko. Armię rozwiązujemy, cholerę zarabiamy. To jest coś, co ode mnie kupić jak najbardziej. My nie jesteśmy już takim złym władcą tutaj. Oh my god, a znowu muszę poprawić z kolejnym panem relacje, żeby móc tutaj wprowadzić nowe prawa sukcesji. Jak to się wydarzyło w ogóle? Naprawdę? Wiecie, że wypuszczę dziedzica Imperium Bizantyjskiego za 30 golda? Nie, zgniecie mnie w lochach. W ogóle jest jeszcze taki tip, mogę wam go sprzedać, że w momencie, kiedy oni są u mnie w lochach, to Bizancjum nie może mnie zaatakować, co jest mi bardzo na rękę. Jak on się roztył? I powiedzcie, że źle karmi więźniów. Nowo podbite tereny, o, tutaj z tego regionu. Kaunty Memel i tak dalej. Wszystko przekazuję w naszej rodzinie, żeby tutaj sobie rządzili. Jakoś to dalej będziemy za chwilę robili. No i za chwilę też dalej atakuję. Nie, miało być pokojowo, ale naprawdę mało brakuje mi
tytułów ziemskich, jeszcze 10, możemy utworzyć imperium. W międzyczasie, bo naprawdę już nieźle zarabiamy, jak widzicie, rozbudowuję Kraków dalej. I myślę, że Kraków też już weźmiemy zaraz kolejny zamek, na kolejny poziom zbudujemy go. Ale na pewno możemy miasto już zrobić na wyższy poziom i tak samo możemy na wyższy poziom zbudować tutaj świątynię. A nie możemy, bo nie mamy wiatraków. No i pięknie, nasze zdolności dyplomatyczne się poprawiły, albo wsadziliśmy do aresztu, nieważne. I możemy teraz przeprowadzić High Patriotism, czyli większość tytułów zostaje u naszego głównego dziedzica, co jest bardzo fajne. A reszta rzeczy, no trochę nam to jeszcze zajmie, żeby to zrobić. Tak mało prowincji nam brakuje do utworzenia imperium, ale wciąż dużo. I chyba nie obejdzie się bez wojny o księstwo Czech, to jest największa ilość prowincji. I chyba niestety musimy to zrobić. 13 tysięcy żołnierzy przeciwko naszym 22 tysiącom. No to dużo nam nie zostało, jakby powiedzieć, tylko i wyłącznie wojnę o to właśnie nasze księstwo tutaj czeskie. I zobaczymy, czy nam się uda, czy nam się nie uda. Mamy spory zapas gotówki. Mamy trochę sojuszników, którzy w sumie są nic nie warci, więc po co ich w ogóle zapraszać do tego w ogóle? Czy nie mamy takich kiepskich sojuszników? Jak do tego doszło? I dojdzie tutaj teraz do bitwy dość sporawej. Zobaczymy, czy uda nam się to wygrać, czy jednak nas zarąbią tutaj wojska cesarskie. 10, 12, 22 tysiące żołnierzy, ale dajemy radę! Boże, to wygrałem! Pierwszy raz tak dużą bitwę udało mi się ograć. I zobaczmy, jak to wygląda. Straciłem 4 tysiące żołnierzy na prawie 6 tysięcy przeciwnika. Od czego to zależy? Tu są jakieś dziwne fazy. I też właśnie nie kapuję za bardzo, na czym te fazy polegają. Główna faza, faza pościgu, czyli chyba kiedy te straty tutaj są dodatkowe zadawane. Rycerze, którzy brali udział. Ilu tu się powyżynało tych rycerzy? I czemu ma ich aż tylu więcej? Oczywiście muszę przejrzeć, żeby mój następca tutaj nie był rycerzem, ani nikt z mojej rodziny, kto ma być następcą. I chyba nie ma. Pamiętajcie, że tutaj łatwo w ten sposób wyrżnąć sobie praktycznie całą dynastię. No i udało nam się wygrać po drugiej, mniejszej znacznie bitwie. Tutaj całe księstwo Czech dla nas. Robimy to. I czyżby to było wreszcie wystarczająca ilość prowincji? Do... Jak nic nie dostałem? What the fuck? Ja to już nie kapuję tego. Wendish Empire. Muszę mieć... A, Czech w tym nie ma? Dobrze, wreszcie zrozumiałem, na czym to polega. Muszę przyznać, że mocno się zastanawiam, czy Pragi nie zrobić naszą nową stolicą. Jest to niesamowicie dobry obszar. Zobaczcie, ile tutaj jest farmlandsów, żeby tutaj rozwijać development tego wszystkiego. To byłoby naprawdę mocne, zwłaszcza żeby jeszcze tutaj zmienić kulturę na polską. Ale na razie to chyba dam któremuś z moich dzieci. Oczywiście, jak zwykle, dziewczynki nie mogą dostawać tytułów i się bawić, bo tak. Że co? Że mogę założyć Coven Wiedźm? Ej! Ja muszę kiedyś to zrobić. Dobra, i ten moment, żeby się zastanowić, że kiedyś indziej zrobię coś takiego. Jakie to bonusy daje? No dobra, Wendish Empire ogólnie chyba nie stworzę, bo wciąż mi brakuje tego, co jest dość durnym wymogiem moim zdaniem. No ale niech będzie, za to mogę stworzyć Imperium Polanum, żeby nie było. Gator the Realm. I w tym momencie stworzyliśmy Imperium Polski. No to nie powiem, no co, coś się udało wreszcie w tej grze, masakra. Mimo bardzo ciężkiej kampanii, tak żona mi się ze mną rozwiodła. Przed wszystkim, niech wie co straciła, niech wie co straciła. No i teraz w ramach naszego Imperium mamy raz, dwa, trzy, cztery królestwa. W ogóle muszę przejrzeć panel issue, bo widzę, że jakieś problemy się tutaj zaczynają robić. O, mogę Annę Piast zamknąć w więzieniu, jak i wiele innych rzeczy. Dawno nie zaglądałem do tego panelu, a sam wam non-toper powtarzam, żebyście tu zaglądali, a sam tego nie robię. Uuu, ile mi pieniędzy daje? Dawaj mi to! I to tylko wszystko za 20 opinii i 250 pobożności. Ale 800 golda, przecież za to można zamek zbudować. I w sumie może, chociaż nasz król jest stary, to może pieniądze zbierajmy dla dziedzica. Bo coś przeczuwam, że kłopoty będą. Zawsze jak tworzę imperium, potem upadam, więc może i też tak będzie teraz.
mogę uzurpować z tego, co widzę tutaj tytuł, tak, jakichś buntowników wbiliśmy. You can usurp. Możemy zażądać tytułu króla Galicji Wołyni. I w sumie zróbmy to, co mi to przeszkadza. To chyba powoduje, że teraz możemy to podbić, nie? Bo mają drugi tytuł Królestwa Nowogrodu. Nie, tylko daci i tak dalej? Ciekawe. Dałbym głowę, że powinniśmy dostać teraz kasy z Beli na podbicie tych ziem do końca. No i zaszła zmiana! I tutaj tron odziedziczył car Bolesław z Polski! A to już nie powinien być kolejny. I najlepsze jest to, że my chyba jako ten car mamy claimy na całe tutaj terytoria Rusi. Tylko, że to by nas wplątało w naprawdę ciężką wojnę, w której bez sojuszy raczej nam się nie udałoby wygrać. Dajcie znać koniecznie, czy chcecie, żebym jeszcze kontynuował tą serię, czy już może rozpoczął jakąś kolejną nową. Arran Marich. I tutaj mamy, on ma córkę. Są córkę. No widać, że jest jeszcze nie za mężem, nawet trzeba sobie z tym tutaj dobrze poradzić, żeby wejść w jakieś tutaj... trzeba tutaj wejść z nim w jakieś koligacje. Potrzebujemy dobrych sojuszników z dużymi, mocnymi państwami, a Bizancjum, Anglia... Właśnie... jakiś dwarf na tronie angielskim? What the fuck? Krasnale istnieją! I powiem wam szczerze, że pójdziemy tutaj królem Bolesławem stewardshipa, żeby lepiej zarządzać naszymi tutaj włościami. I chyba pójdziemy w ten... dodatkowy income 10%. Nie wiem nigdy, czy to się lepiej spisze, czy to się lepiej spisze. Jeżeli macie to uwagi, to możecie mi dawać propozycje w komentarzach, co myślicie na ten temat. Jak to Russian culture? Jak to Russian culture? Ja chcę być polskiej kultury. No, czy ja mam rosyjską kulturę jako główną? Oh my god, a jak to zmienić? No ale może przygody króla cara Bolesława z Polski, który jest przywódcą kultury rosyjskiej. Zobaczymy w kolejnym odcinku. Możecie mi też napisać, jeżeli wiecie, jak przywrócić naszą kulturę polską, żeby dominowała. Albo czy można jakoś przyjąć inną kulturę postacią. Bo nie ukrywam, byłoby dla nas super, żeby powrócić do tej głównej polskiej kultury. A niekoniecznie chcę mieć dalej tą kulturę rosyjską. Ewentualnie może trzeba będzie naszego dziedzica znowu z jakąś Polką, może nie mam żadnego pojęcia, bo wszyscy są Rosjanami. A ta kultura jest masakrycznie zacofana w stosunku do tego, co my mieliśmy rozwinięte tutaj jako Polska. I mega mi się to nie podoba. Przynajmniej mamy dobrą wiarę. Piszcie też, dajcie mi znać, czy chcecie, żebym kontynuował dalej tą serię, czy zaczął już jakąś nową. Jeżeli film wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!